niegdyś bardzo złośliwy czarodziej. Całą jego przyjemnością było dokuczać ludziom, czynić źle, że ze wszystkiego się wyśmiewać i każdą rzecz przedstawiać z najgorszej strony. Wymyślił wreszcie i zrobił takie sztuczne zwierciadło, że wszystkie rzeczy piękne i dobre wyglądały w nim szkaradnie, a nawet śmiesznie, ponieważ były wykrzywione, zamazane, niewyraźne. Za to złe rzeczy widać było doskonale. Cały świat w tym zwierciadle był brzydki i zły, a nic na nim nie było pięknego. Czarodziej klaskał w dłonie i śmiał się ze swego figla, a jego uczniowie porwali zwierciadło i biegali z nim wszędzie, podstawiając je ludziom znienacka przed oczy i cieszyli się i śmieli, kiedy przerażony człowiek zasłaniał oczy ręką, a potem nieraz sam nie wiedział, który świat jest prawdziwy. Czy ten, który ogląda co dzień, czy tamten, który ujrzał w zaklętym zwierciadle. I tacy ludzie byli bardzo nieszczęśliwi, a było ich coraz więcej. Cieszył się zły czarodziej, ale to mu nie wystarczyło. Uczniowie jego postanowili zanieść zwierciadło aż do nieba. Niechże i aniołowie spojrzą w nie choć raz. To byłaby uciecha. I zaczęli lecieć do góry. Bardzo im było trudno, a jeszcze z tak ciężkim zwierciadłem zaledwie mogli utrzymać je w rękach. Wtem trach! I ciężkie lustro z takiej wysokości brzdęk! Aż na ziemię! Naturalnie w mgnieniu oka roztrysnęło się na miliony, miliony drobnych szczątków, na nieskończoną ilość czarodziejskiego pyłu, który rozleciał się na wszystkie strony. Jeżeli taki pyłek wpadł komu do oka, to ten człowiek wszystko już widział zmienione i nie mógł dostrzec koło siebie nic dobrego, nic pięknego. Za to najgorsze rzeczy widział jasno i wyraźnie, więc wszystko było dla niego złe. Gorzej jeszcze, jeśli okruszyna lustra wpadła komuś w serce. Nieszczęśliwy tracił uczucie, serce jego stawało się kawałkiem lodu. Nikogo nie mógł kochać, wszyscy byli mu obcy. A niegodziwych pyłków ciągle jeszcze było pełno. Zobaczymy, co z tego wynikło. Tylko przyjdzie, posadziłbym ją w domu, przy piecu i roztopiłaby się. Broń się, Gerda! A pamiętasz nasz ulubiony wierszyk? Co ja kocham na tym świecie? Złote słonko, cudne kwiecie. Boże ptaszki śpiewające, jasne rosy w kwiatach drżące, błękit nieba i obłoki,
cały piękny świat szeroki. I chatynkę pobielaną, i mateczkę ukochaną. Wszystko kocham serca biciem. A przestanę chyba z życiem. Aj, coś mi upło w serce. Coś mi wpadło do oka. Czekaj, zobaczę, co ci wpadło do oka. Pewno już wypadło. I czego beczysz? Żebyś wiedziała, jak jesteś brzydka, a jaka głupia. Jeszcze ci zimno? Chodź ze mną. Pokażę ci mój wspaniały pałac. Mam tam mnóstwo klocków. Nie będziesz się nudził. Czy ty jesteś królową śniegu? Zgadłeś. To idziesz ze mną, czy zostajesz tutaj? Pójdę z tobą, królowo. Smutno i strasznie było biednej Gerdzie, kiedy wieczorem Kaj nie wrócił do domu. Nikt nie wiedział, gdzie się podział i co się z nim stało. Płakali rodzice, babka i Gerda. Pomyśleli, że z mostu zsunął się do rzeki i utonął. Gerda postanowiła wyruszyć w długą drogę, aby odszukać Kaja. Szukam mojego przyjaciela Kaja, który zaginął już tak dawno. Szukam go wszędzie. Nie widziałaś go? A może, być może. Kto wie, kto wie? Widziałaś go? Spokojnie. Powiedziałam. Może, może. Kto wie, kto wie? Ale on już dawno zapomniał o tobie. Przytem tak trudno jest mi mówić twoim językiem. Co innego, gdybyś mogła ze mną rozmawiać po broniemu. Wtedy wytłumaczyłabym ci wszystko dokładnie. Ach, nie umiem. Babka umiała dobrze, ale ja się nie nauczyłam. Czemuż ja się nie nauczyłam? Kra, spokojnie. I tak się rozumiemy. Będę mówiła, jak potrafię. Otóż w tym państwie, w którym żyjemy, rządzi mądra. Bardzo mądra księżniczka. Razu pewnego powiedziała, że wyjdzie za mąż. Ale chciała takiego chłopaka, który umiałby odpowiedzieć na wszystkie jej pytania. A nie nudnego mruka, który odezwać się nie umie i tylko udaje pana. Gdy powiedziała o tym swoim damom dworu, ucieszyły się bardzo i wychwalały ją za ten mądry pomysł. Wtedy ogłoszono, że młodzieniec, który przyjdzie do zamku i odpowie na wszystkie jej pytania, dostanie księżniczkę. No, jakbyś ty wiedziała, jakie tłumy cisnęły się do zamku. No ale cóż, nikomu się jakoś nie udało. A Kaj? Otóż właśnie, moja kochana,
a dni tak upłynęły, aż trzeciego przyszedł do zamku bardzo biednie ubrany chłopak. Buty jego skrzypiały strasznie, ale widać było, że nic sobie z tego nie robi. To z pewnością był Kaj. Właśnie miał skrzypiące buty. I jeszcze nowe, które mu babka kupiła. Możliwe. No więc młodzieniec ten szedł do zamku. Nie zmieszał się w ogóle, choć sala była pełna urzędników i różnych pytań. Odpowiedział na wszystkie pytania. No i dostał księżniczkę. To na pewno Kaj. On był zawsze bardzo mądry. Zaprowadź mnie do niego. Ba, łatwo to powiedzieć. Przecież takiej obdartej dziewczynki nie przyjmą do królewskiego pałacu. To powiedz mu tylko, że tu jestem, a sam przyjdzie po mnie natychmiast. Mam w pałacu krewnego, który jest w wielkich łaskach księżniczki i zna zamek jak swoje własne gniazdo. On otworzy ci małą furtkę, przez którą wejdziesz do pałacu. Moja droga Grono. Jak myślicie, czy Gerda odnalazła Kaja u księżniczki? Tak! Wtedy mężem księżniczki nie był Kaj, tylko zupełnie inny młodzieniec. Gerda zaczęła płakać i opowiedziała wszystko od początku, nie zapominając o wielkiej przysłudze, jaką oddali i Wrona. Nazajutrz księżniczka dała jej prześliczną, aksamitną suknię i prosiła bardzo, żeby na zawsze została w pałacu. Ale Gerda poprosiła tylko o wózek i konika, a także o parę bucików, gdyż musiała wędrować dalej i szukać Kaja po szerokim świecie. Więc dostała ciepłe ubranie, buciki i mówkę, a gdy się posiliła, stanęła przed bramą złocona kareta, zaprzężona pięknego konia. Gerda jechała dalej sama, lecz nie obawiała się głodu ani zimna, gdyż kareta zaopatrzona była w żywność. Stały w niej ciastka, pierniki, owoce. Dzielny konik biegł szybko, więc myślała sobie, że chyba teraz musi znaleźć Kaja. Złocista kareta wjechała do ciemnego lasu. Między drzewami świeciła jak słońce. Zobaczyli to zbójcy i wybiegli z gęstwiny. Rzucili się na karetę, uchwycili konia, wyciągnęli na drogę przerażoną Gerdę. Darowali jej jednak życie, gdyż młoda rozbójniczka chciała się z nią bawić. Nie bój się, nie dam cię zabić. Chyba, że się na ciebie pogniewam. Rozbójnicy muszą o mnie słuchać. Ty pewno jesteś księżniczką. Nie jestem. Jadę tylko z pałacu księżniczki. Ale muszę przebyć jeszcze długą drogę, aby odnaleźć mojego przyjaciela Kaja. Tak bardzo go kocham, ale nie wiem zupełnie, gdzie go szukać. Udaje, że chce go zabić nożem, a on bardzo się tego boi. Czy ty sypiasz z tym
nożem? Zawsze sypiam z nożem w ręku. Nikt nie wie, co się może zdarzyć w nocy. Widziałem twojego Kaja, jak siedział w wielkich staniach z plową śniegu. Tak, tak, śnieg i lód, białe pola, wielkie białe pola, lód bez końca, błyszczący, przejrzysty, piękny i wspaniały kraj. Tam, na północ, na biegunie, jest stolica królowej śniegu, tam jej lodowy pałac, błyszczący jak kryształ, przejrzysty jak brylant. O, Kaju! Kaju! Czy to prawda, Renie? Czy znasz kraj wiecznych lodów? A któż go może znać lepiej ode mnie? Przecież ja się tam urodziłem i wyrosłem. Tam biegałem po wielkich, śnieżnych polach. Lubię cię straszyć, dotykając nożem twojej szyi. Dziś jednak zrobię coś innego. Oto wszedłem twój powóz i wypuszczę cię na wolność, abyś wrócił do kraju wiecznych lodów. Ale musisz zanieść tę dziewczynę do pałacu królowej śniegu, gdzie znajdziesz swego kara. Tylko mnie becz, bo tego nie lubię. A żebyś nie była głodna, dam ci szynkę i dwa bochenki chleba. Tylko mi tu zaraz miej wesołą minę, bo nie cierpię głupich beków. Widzisz zorzę północną, która płynie tam w moim kraju, w kraju wiecznego lodu? Pędzili na północ bez wytchnienia, bez odpoczynku. Drogę wskazywały im wspaniałe blaski ogni płonących w pałacu królowej, które na ciemnym niebie rozlewały się w zorzę czerwoną. Wreszcie stanęli przed chatką eskimoski. Ren opowiedział jej swoją historię, która wydawała mu się najważniejsza, a potem zaczął mówić o Gerdzie. Bardzo mądry i masz wielką władzę, że rozkazujesz wiatrom, które są ci posłuszne. Daj więc napoju takiego Gerdzie, żeby miała siłę większą od 12 mężczyzn i mogła pokonać królowę śniegu. Siłę 12 mężczyzn? A na coś by to się zdało? Czy królową śniegu pokona siła 12 mężczyzn? Jest naprawdę w królowej śniegu, ale jemu tam dobrze. Zdaje mu się, że jest w najpiękniejszym miejscu na całym świecie i że nigdzie indziej lepiej mu być nie może. Więc cóż ja jej mogę dać? Wszystko to stąd pochodzi, że w oku i sercu utkwiły szczątki czarodziejskiego zwierciadła. A dopóki tkwić tam będą, nic go nie uratuje, bo królowa śniegu ma nad nim władzę. A zresztą, choćby i wrócił do ludzi, to jest dla nich obcy. Nie umie być nawet wdzięczny Gerdzie za jej miłość i poświęcenie.
Więc cóż począć? Trzeba go uleczyć. Trzeba mu wyjąć z oka i serca czarne i czarodziejskiego zwierciadła. Ale jak to zrobić? Nie wiem, to nie moja sprawa. Więc nie chcesz pomóc Gerdzie? Nie chcesz jej dać żadnej władzy? Zmiłuj się, Renie. Cóż ja jej mogę dać więcej nad tę władzę, którą już ona sama posiada? Czyż nie widzisz jej siły i potęgi? Czyż nie widzisz, że pół świata już przebyła, a wszyscy jej pomagają? Takiej władzy nie może ona dostać od nikogo i od nas jej nie potrzebuje. Bo źródłem jej potęgi jest miłość, dobroć i niewinność. Jeśli te trzy klucze nie otworzą przed nią zamku królowej śniegu, to my też jej nic nie pomożemy. A teraz słuchaj mnie, Renie, co ci powiem. Od dwie mile stąd zaczyna się ogród królowej śniegu. Zawiesisz tam Gerdę i zostawisz ją. Ale już z nią nie rozmawiaj, tylko wracaj co prędzej. Naprzód, co miał siły, aż stanął na granicy ogrodu królowego przy wielkim krzaku pokrytym czerwonymi jagodami. Tu sadził Gerdę na ziemię, potem zawrócił i znów biegł przed siebie, wcale się nie oglądając. A biedna Gerda została na śniegu sama jedna, wśród wichru i strasznego grozu. Zaczęła biec naprzód, jak mogła najprędzej. W pałacu królowej śniegu było pusto i zawsze cicho. Codziennie o jednej godzinie cicho zapalała się zorza, a następnie gasła. Cicho błyszczały białe śnieżne ściany. Kaj był siny z zimna, ale nie wiedział o tym i nie czuł wcale chłodu, gdyż królowa śniegu zamroziła pocałunkami nawet dreszcze na jego ciele, a serce jego stało się kawałkiem lodu. Czy Gerda zdoła odnaleźć Kaja w tak wielkim pałacu? Zobaczymy! Tak. Daruję ci wolność i nowe łyżwy. Ja muszę wracać do ciepłych krajów, ponakrywać moje czarne garnki, to znaczy wulkany, i pozamrażać winogrona i cytryny. Wszystko kocham z mężczyzną, a przestanę chyba z życiem.
Gerda? Kaju, nareszcie jesteś sobą. Gerda, gdzie ja jestem? Zaraz ci wszystko wytłumaczę, ale teraz musimy stąd uciekać. Mm-hmm.